Cześć! Zastanawiacie się, jak w kreatywny sposób wykorzystać niepotrzebne palety? W dzisiejszym filmie zdradzimy Wam kilka ciekawych pomysłów. Jeszcze nie tak dawno temu meble wykonane z palet kojarzyły się tylko i wyłącznie z elementami ogrodu. W zasadzie stanowiły hit ostatnich sezonów. Największą ich zaletą, oczywiście oprócz niskiej ceny, jest również dbałość o środowisko naturalne. Meble wykonane z palet są odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, a przy tym stanowią wspaniałą ozdobę. Obecnie coraz częściej znajduje się zastosowanie mebli paletowych w mieszkaniach. Szeroka gama dostępnych produktów na rynku pozwala wybrać odpowiedni gotowy model, jednak bardzo łatwo wykonać je samodzielnie. Na tarasie meble z palet to rewelacyjne rozwiązanie, które sprawdzi się w zasadzie przez cały rok. Ważne jest, aby pamiętać o tym, aby palety były odpowiednio przygotowane. Muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Przed założeniem palet każdą z nich dokładnie oszlifuj, a następnie zaimpregnuj i pomaluj farbą przeznaczoną do malowania na zewnątrz. Dzięki takiemu zabezpieczeniu meble tarasowe z palet będą mogły stać na zewnątrz przez cały rok, a zimno, wilgoć, wiatr czy ostre słońce nie spowodują ich uszkodzeń. Ponadto gładka powierzchnia sprawi, że łatwo będzie można je wyczyścić. Taras to miejsce, gdzie idealnie sprawdzą się meble wypoczynkowe w postaci kanapy, sofy lub narożnika, stolika i siedzisk. Takie meble najlepiej jest ustawić pod zadaszeniem. Dobrym pomysłem jest również zastosowanie mebli wykonanych z palet na balkonie. Różnica między tarasem a balkonem jest taka, że jest on znacząco mniejszy. Dlatego warto postawić na komplet o mniejszych gabarytach. Sprawdzą się tutaj różnego rodzaju siedziska pojedyncze, jak i łączone. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu istotne jest również dobranie odpowiednich poduch. Poduchy na meble z palet możesz albo kupić, albo wykonać samodzielnie. W tym drugim przypadku wystarczy docięta na wymiar kanapy, sofy czy siedziska gąbka tapicerska obleczona wodoodpornym materiałem. Dodatkowo takie siedziska mogą stanowić wspaniałą ozdobę tarasu czy balkonu. Coraz częściej trend mebli z palet wprowadzony jest do wnętrz mieszkań. Meble paletowe wprowadzane do sypialni to najczęściej wybierane rozwiązanie w przypadku wnętrz urządzonych w stylu skandynawskim lub industrialnym. Największą popularnością cieszą się łóżka, ale równie pięknie prezentuje się toaletka z palet. Najprostszym sposobem na stworzenie łóżka jest ustawienie oczyszczonych i pomalowanych na wybrany kolor palet. Wystarczy położyć na nie materac i gotowe. Świetnie będzie wyglądać również stolik nocny z palet, na którym ustawione zostaną ozdobne lampy. Podświetlane łóżko z palet to hit ostatnich sezonów. Ciepła barwa światła doskonale podkreśli aranżację minimalistycznych i naturalnych wnętrz. Do nowoczesnej sypialni dobrze jest wybrać kolorowe żarówki. Biała barwa mebli to uniwersalny wybór do każdego wnętrza. Skrzynki po owocach w postaci stolików nocnych mogą stanowić kolejny krok do urządzania sypialnianego wnętrza w stylu eko. Niewątpliwą zaletą łóżek z przemysłowych palet jest ich elastyczność kreacyjna. Świetnie wyglądają w zestawieniu z klasycznymi meblami, jak i inspirowanymi loftem detalami. Nieoczywistym miejscem, gdzie można zastosować meble z palet, jest z pewnością kuchnia. Jak wiadomo, w części jadalnianej najważniejszy jest stół. Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu palet, np. lakierem, olejem czy woskiem, można uzyskać materiał do stworzenia blatu. Lekkości meblom kuchennym mogą dodać delikatne nóżki. Meble zastosowane w kuchni powinny być oczywiście łatwe do czyszczenia. W kuchennym królestwie dobrze sprawdzą się półki z palet na przyprawy, wieszaki z palet na kieliszki, akcesoria do gotowania lub stojaki na wino z palet. Jeśli zastosowane będzie oświetlenie LED, meble będą efektownie prezentować się również nocą. Inną ciekawą opcją wykorzystania palety może być na przykład wiszący na ścianie zielnik. Kolejnym miejscem, gdzie możemy zastosować meble z palet, jest z pewnością salon. Meble wykonane z palet w tym miejscu sprawdzą się idealnie we wnętrzach urządzonych na przykład w stylu industrialnym. Palety są wykorzystywane najczęściej do stworzenia stolika kawowego. Wykonanie go nie wymaga szczególnych zdolności manualnych ani dużego nakładu pracy i pieniędzy. Na tym jednak nie koniec. Oprócz stolika świetnymi elementami wystroju mogą być drzwi przesuwne z palet, które świetnie nawiązują do stylu industrialnego i rustykalnego. Ciężkie metalowe szyny będą niesamowitą ozdobą, szczególnie w sąsiedztwie ceglanej ściany. Szafki i regały RTV z palet, komody z palet, również te podświetlane, stanowią piękne wykończenie niesztampowego wystroju.
Pamiętaj jednak o umiarze. 1, 2, góra, 3 akcenty w zupełności wystarczą. Sofa z palet i narożnik do salonu sprawdzą się przede wszystkim w pokojach o większym metrażu. Z powodzeniem można zastosować meble z palet również w pokoju dziecięcym, przedpokoju czy na przykład w piwnicy do przechowywania rzeczy. Możliwości jest naprawdę wiele. Ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia. Bądźcie kreatywni i koniecznie śledźcie nasz kanał po więcej inspiracji.